Okej, czyli teraz mamy od Ashni zadanie, że musimy zniszczyć 5 generatorów mrocznego eko. Okej, i tutaj właśnie... Ajajaj, spadłem w dół, niedobrze. Jak widzicie, jesteśmy teraz w tej sekwencji przed Haven Forest. No, nie wygląda to za dobrze. To chyba Mountain Temple się nazywało, o ile dobrze pamiętam. Kurde, ej, ale wciskałem kwadrat, myślałem, że on się złapie. Jakoś tak, kurde, a się nie złapał. Jack, co ty odwalasz? No, bo sobie inaczej porozmawiamy. Kurde, ja wiem, że tutaj mam misję do zrobienia z tymi, ale jak widzę, kurde, że mamy tutaj te Skull Gemy, to cholera jasna, no chcę je zebrać, no nie? Ktoś do mnie SMS-a napisał, cholerka. Zaraz będę musiał luknąć. Czy to ktoś ważny, czy nikt ważny? Czy cholera wie kto? Dobra, wiecie co? Szybko luknę. No, macie pozdrowienia od Shaza, Shaziniego, Pawła, Pawełsona. Kurde. Miałem z nim gadać w sumie, ale... Póki co nagrywam, więc... Sorry, Paweł. Są rzeczy ważne i ważniejsze teraz. No, mam nadzieję, że się nie zdenerwujesz, kolego. No. O kurde, no nie, no znowu się utopiłem, no, to już nie jest fajne. Kurde. O, patrzcie na to. Haha. Widzicie? Uwaga. No nie, to trzeba inaczej zrobić. To trzeba zrobić tak, żebym ja ten nie trafił. Wiecie co? Elegancko. To była jedna z prostszych misji za dzieciaka. Tylko ja, będąc starym prykiem, sobie nie daję rady w tej misji z jakiegoś powodu. Ale tak, to kurde, naprawdę to jest jedna z prostszych misji. Ja nie miałem za dzieciaka z nią problemu. Tak więc, nie rozumiem, dlaczego teraz mam problem. A, zapomniałem, hehe, klątwa let's playa. Oczywiście, że tak. Wszystko co jest banalne, przez let's play staje się trudniejsze. Rozumiecie, o co chodzi, nie? Dobra, słuchajmy się teraz w ogóle w soundtrack, a ja tutaj na spokojnie będę niszczył te... sami wiecie, co będę niszczył zresztą. No, te generatory będę niszczył. Kurde, musiałem aż słowo sobie przypomnieć. A więc lecimy do przodu i obserwujmy ten piękny poziom. Znaczy, powiem tak, graficznie on wygląda fajnie. Ale czy ja bym chciał ten poziom zwiedzać? No, nie powiedziałbym, szczerze powiedziawszy. To jest miejsce, które chyba bym jako ostatnie chciał zwiedzać. Może ewentualnie jakbym, nie wiem, już wiedział, że zaraz zginę, no to wtedy ewentualnie bym zwiedził te miejsce. Ale tak to, no raczej wątpię, że cokolwiek bym zrobił w tym wypadku. Okej, możemy do góry się wybić stąd. Super. Jeszcze dwa generatory zostały. Jeszcze tylko dwa. Idziemy do przodu. Teraz trochę Skull Gemów warto byłoby pozbierać. A przynajmniej to, co mi się uda zebrać. 299. Kurde, chciałbym, żeby było 300.
Kurde, no, ja pierdolę, no kurde, jak mi łatwo spadły, no. Jezus Maria. Ale wstyd. Aha, super, to teraz po tych kamieniach będę musiał skakać. Nie no, rewelacja, po prostu rewelacja. Dobrze, że tutaj z automatu byśmy nie zginęli, bo podejrzewam, że gdyby to był Jack 2, to od razu, kurde, spadając na te pseudo-grzyby, byśmy od razu mieli, kurde. No, właśnie to byśmy mieli. Ale na szczęście mamy tutaj checkpoint, więc elegancko. W sumie to nawet nie widzę innej opcji, żebyśmy się nie mieli tutaj nie dostać, tak więc wydaje mi się, że gra tutaj już nas celowo zaprowadziła na te grzybki. Na te grzybki, kamienie, nie wiem jak to nazwać, kurde, jeżeli chcecie to wykażcie się kreatywnością i możecie tutaj co nieco w sekcji komentarzy zasugerować. Oczywiście odcinki z tej serii będą, myślę, tak do pół godziny 40 minut, dlatego że Jack 3 może nie jest jakąś super długą grą jak Jack 2, ale jednak, no, wolałbym jeszcze w wakacje tę grę skończyć, o. Chcę ją w wakacje zacząć i w wakacje skończyć, tak więc nie chcę jakby przedłużać tego let's play, żeby on się, nie wiem, na jesień skończył, czy nawet na zimę. I tyle w temacie mam. I tyle mam do powiedzenia, że tak powiem. Okej, okay. R1. R1, Jezus Maria. Patrz jak pierdolną. While you're near the entrance to South Haven Forest, could you please go check out reports of a dark ego infestation there? It seems someone is still experimenting with dark ego. If you find infected plants, you must destroy them before they spread. There are some ancient precursor pillars in the forest that may have a link to the catacombs. But if the matter has overrun the place, we'll never know for sure. Make me proud. No to jak widzicie, trochę żeśmy nie przemyśleli tej sytuacji, ponieważ teraz niszcząc tę bramę, a raczej tę ścianę, tak naprawdę wpuściliśmy metalheady do miasta, tak więc no nie do końca to było przemyślane, nie żeby coś. I teraz idziemy do Haven Forest, proszę państwa. Ale to nie jest zwykły Haven Forest. Jack, you can kill those plants with your jetboard. Just scoop up green eco energy and then lay it down over the plants. Tak jak widzicie, tak wygląda obecne w Haven Forest. Zupełnie nie to samo co w Jacku 2, ale to zupełnie nie to samo. Nawet nie próbujcie mi tutaj porównywać, bo to nie jest prawda. To nie jest to samo Haven Forest. No ale jak widzicie, mamy tutaj do ogarnięcia roślinki. Znowu, kurde, powrót do misji z Jacka 1. No może nie taki znowu, ale mamy powrót teraz do misji z Jacka 1. Czyli dla osób niewiedzących o co chodzi, już śpieszę z wyjaśnieniem. Pamiętacie Jacka 1, jeżeli oczywiście ktokolwiek z was grał? I był taki poziom pod nazwą Precursor Basin. W tym poziomie mieliśmy zadanie właśnie takie, że za pomocą zielonego eko mieliśmy pozbyć się tych roślinek fioletowego eko. No i właśnie tu mamy powrót do tego oto, do tej oto misji w poziomie, czyli po prostu musimy te wszystkie kwiatki fioletowego eko się pozbyć za pomocą zielonego eko. Tak więc cóż mogę powiedzieć? Nie wiem czemu, naprawdę uwierzcie mi, nie wiem czemu. Nie wiem, czy to jest ze względu na lenistwo, czy to po prostu było spowodowane tym, że Naughty Dog po prostu już nie miało pomysłu na Jacka 3, ale z jakiegoś powodu odnoszę wrażenie, że oni nie mieli już w ogóle właśnie pomysłu na misję. Dlatego sięgnęli po to, po coś, co już mieli dawno temu zrobione, czyli w tym wypadku misja z Jacka 1. I żeby nie było,
W powtarzaniu takich rzeczy nie ma absolutnie nic złego. Bo może to się zdarzyć raz w czas. Gorzej będzie, jeżeli to będzie się non-stop powtarzało, bo to będzie pokazywało tylko to, że twórcy no nie mają zbytnio pomysłu na grę. Osobiście bardzo mi się podoba ten Haven Forest. Mimo, że jestem zwolennikiem starego Haven Forest, to jednak ta lokacja jest jak najbardziej, wydaje mi się, że w porządku i nie wiem, czy jest w ogóle na co narzekać. Może wyglądać trochę inaczej, ale czy komuś to przeszkadza? Ma to też swój klimat. W końcu Jack Trójka to mógł troszeczkę co nieco z siebie... mógł co nieco nowości wprowadzić, no nie? W końcu pamiętajmy, że po pokonaniu Barona Praxisa z drugiej części to ta Ashley przejęła... Ashley była Baronem. Czyli tak na dobrą sprawę to ona przejęła obowiązki Barona, więc to nam decydowała, co tutaj będzie w mieście się działo. Tak więc... Wszelkie zażalenia o Haven Forest to proszę do Ashley składać, nie do mnie. Dziękuję. Tak więc ruszamy do przodu, moi drodzy. Nie ma to tamto, kurcze pieczone. Mam w sobie bardzo dużo energii, ale to jest dlatego, że kurcze znowu nagrywam. Znaczy znowu, to brzmi tak, jakbym kurde był po jakiejś ogromnej przerwie, ale nie. Między tymi nagraniami to może ewentualnie jest przerwa... ogólnie jeżeli chodzi o let's play, to między let's playami to może jest przerwa parodniowa, bo... Obecnie mam na tyle dużo energii, że chyba przez całe wakacje i może nawet do końca tego roku coś ponagrywamy sobie. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że niedługo może zdarzyć się tak, że dopadnie mnie nieoczekiwana przerwa, ale o tym to będę oczywiście na bieżąco informował. Nie chcę z tego let's playa zrobić jakiegoś kurde audiologa, gdzie będę się tutaj tłumaczył, bo nie na tym to polega. Ale muszę przyznać, że kurczę no... Jestem zaskoczony, jestem po prostu zaskoczony. Bo naprawdę komentowanie idzie mi, przynajmniej mi się tak wydaje, świetnie. Co prawda jest teraz trochę filerowego gadania, bo nie gadam tutaj na temat gry, no bo bądźmy sobie szczerzy, no to jest to samo co w Jacku jedynce, tak więc tutaj nie ma czym się nawet według mnie podniecać, to po prostu jest to samo. Znaczy fajnie, że to powróciło, ale to jest po prostu cały czas ta sama misja, tak więc nie widzę sensu, żeby non-stop gadać na jeden i ten sam temat, więc dlatego teraz sobie pozwolę na rozmowę na trochę takie poboczne tematy, bo póki co tylko gadam tylko i wyłącznie o grze, nie zbaczam na żaden jeden temat, tak więc no jest to dosyć interesujące. I teraz dobra, tu mamy jakieś ślimaki? To są ślimaki, czy co to są? Never mind. Fuck, ale się ściemniło. Dobra, idziemy. Ogarniamy co trzeba. I szybko dostajemy się tam, gdzie trzeba. Już naprawdę na mnie dużo zostało. Patrzcie, ile zostało tych fioletowych roślinek. Tak więc skupmy się teraz. A wy wsłuchajcie się w muzykę. I przy okazji podziwiajcie te piękne widoki. Kurcze pieczone, aż... Wiecie co? Aż na chwilę stanę. O Jezu, nie to. Proszę, kurde, mi się mylą te przyciski. Wybaczcie. To też trochę dawno Jacka Trójki nie odpalałem, ale dobra. Patrzcie w ogóle na tą lokację, nie? Ja pierdziule, to jest coś pięknego po prostu. Taka jesienna fajna lokacja, ten wodospad. Ja pierdziule, kurde. Dobra, za bardzo się w grach wideo... Zauważyłem, że w ogóle w grach wideo za bardzo zaczynam się podniecać wodospadami. To może nieść ze sobą jakiś taki fetysz do wodospadów, tak więc... No... Proszę, nie traktujcie mnie jako jakiegoś hydroholika, dobra? Hydroholik, kurde, ja pierdzielę. Nie no, serio, nie traktujcie mnie tak, bo ja lubię po prostu, nie moja wina, że wodospady w grach są po prostu epickie. Ja uwielbiam, czy to w ogóle, powiem tak, czy byłoby to The Last of Us, czy byłby to Uncharted, czy byłaby to jeszcze inna gra, tak samo bym się podniecał, bo ja po prostu lubię takie rzeczy. Dla mnie to są takie elementy, które uważam, że są po prostu no piękne. Oko po prostu aż się cieszy, widząc coś takiego. A przynajmniej moje się cieszy, no wasze niekoniecznie musi się cieszyć. Dobra, więc teraz gra nam mówi, żebyśmy polecieli tędy, więc lecimy tędy, bez zbędnego przedłużania. I tutaj będziemy mieli roślinki do unicestwienia.
Na szczęście one się na nowo nie spawnią, tak więc... wydaje mi się, że misyjka będzie za chwilę szybko zakończona. Tak przynajmniej mi się wydaje. Mogę się oczywiście mylić. Nie mówię, że tak będzie naprawdę, bo mówię, ja nie jestem jakby wszechwiedzący i ja mogę również gadać głupoty. Tak więc lećmy tutaj, dokładnie tak. Tam pewnie zaraz będzie kolejny zielony generator. Oj, jak najbardziej. No już mało tych roślinek zostało. Tam są skrzynki, więc lecimy po nie. No powiem szczerze, że muzyczka tutaj, kurczę, gra pierwsze skrzypce w tym poziomie, nie licząc grafiki. O, 8 już roślinek mamy do unicestwienia. Elegancko. Tak więc naładujmy sobie zielone iko. Aj, ale mnie swędzą, ale mnie boczek tutaj zaswędział. O nie, zaraz będą takie, no, boczek, Lenny Face. Powiedziałem do was coś z boczuchy jedne. Proszę mi tutaj brzydkich komentarzy nie pisać. Kurwa, to są ślimaki, czy co to za gówno tutaj lata? Bez kitu, to mnie zastanawia bardzo, nie? Dobra, nieważne. Do góry. Szybko, proszę. Elegancko. Mamy to. No. Dialog sobie minął i teraz... Zium. Było na tyle. Mamy co mieliśmy zrobić do zrobienia. O, a co tutaj mamy? Jack, we've located 4 critical bound junctions. They've destroyed good drops of their shields. Our battle expert chance can blow the junctions if you can get into each one and protect it while he's laying the charges. You remember Chase? He's waiting a vehicle outside. Happy blaster. No, elegancko. Tak więc tak. Teraz będziemy mieli taki quest, że to co się nam tutaj wysunęło, to będziemy musieli tam zanieść 4 albo 5 artefaktów. Ale jest to na razie misja, która nie jest do końca dla nas wykonalna, dlatego że to dopiero będziemy robili pod koniec tego aktu. Tak więc na razie sobie stąd wychodzimy i zabieramy się po prostu, bo fabularnie teraz powinniśmy do Spargus City wrócić. Ale... No. Ale no. Teraz dostaliśmy właśnie od Thorna zadanie, że będziemy musieli chronić Jinxa, tego ziomka od Thorna z drugiej części, bo on będzie ładował ładunki wybuchowe i będziemy tutaj robili rozpierduchę. Tak więc elegancko, tak mi się przynajmniej wydaje. Hey there, pretty boy. You ready to rock and rumble? Lecimy z koksem. W tamtą stronę, dokładnie tak. Uważamy na metalheady. Ja będę musiał właśnie te oto tutaj zbiorniki niszczyć. Kurde, no nie! Tak więc lecimy.
Jak widzicie, trochę kurde dałem dupy, ponieważ no nasz pojazd generalnie go trochę przygniótł. Co za tym idzie, no trochę HP stracił, a ja tu przy okazji Skull Gemy zbieram. No, zamiast skupić się na misji, to ja wolę się na pierdołach skupić, no ale no czego żeście się spodziewali trochę po mnie w tym wypadku. Chcę mieć jak najwięcej tych Skull Gemów, żeby trofki zdobywać. Tak więc poczekajcie chwilę, ja tutaj ich tylko wykoszę i zaraz lecimy dalej, już nie będę się zajmował pozostałymi, bo tu będę mógł w nieskończoność siedzieć, kurde. A też mi na tym nie zależy. Wow, szok, nie zależy mi na tym, naprawdę. Dobra, zbieramy co jak największa ilość tych. I spadamy stąd, naprawdę. Dobra, elegancko, lecimy. Do następnego. Żeśmy trochę tutaj zebrali tych Skull Gemów, nie żeby coś. Okej, teraz trzeba będzie tutaj towarzystwo ogarnąć. Ale w cholerę jest tych tutaj metalheadów, znaczy... To jest fajne, ale z drugiej strony, kurczę, przyznam, że no... czasochłonne, no bo kurde, no chcę mieć jak najwięcej tych Skull Gemów, no... kurde. To już ogarnąłeś? Dobra, lecimy stąd. Woo! Z taką kapką zdrowia to ty przeżyjesz, gościu, ja pierdzielę, ale ty jesteś kurde mocny. A teraz słuchajcie się jeszcze raz tą muzykę, bo jest ona naprawdę fajna, ale... trochę szkoda, że nie ma motywu z Haven City, tego z Jacka dwójki. Dobra, udało się. Trochę amunicji sobie nazbierałem. Tak więc nie powinno być aż tak źle, chociaż pewnie jeszcze więcej sobie teraz tu uzbieram, póki jestem. Czemu nie? I elegancko. Teraz będziemy mogli sobie poradzić z tymi, kurde, trudniejszymi sekcjami. Wystarczy, że sobie będę po prostu naładowywał bombę. Ewentualnie będę tym leciał. Tak też można, sobie troszeczkę ułatwimy życie, tak przynajmniej mi się wydaje. Mogę się oczywiście mylić. Chociaż na początku myślę, że na drugi poziom sobie blastera ustawimy. Potem najwyżej na trzeci sobie ustawimy. I powinno być picuś glancuś. Tak więc na początku wysiadamy. I pięknie ogarniamy co trzeba. Naparzamy! Woo! Niech sobie Jinx na spokojnie to robi. O! Proszę go nie atakować, powiedziałem raz. Dobra, udało się. Nice one. Szybko, szybko, szybko. Na ostatniego punktu. Mam nadzieję, że wszystko się będzie dobrze nagrywało. Aż kurde sprawdzę, bo ja już mam takie kurde obawy, że szok. 2 godziny kurde nagrywamy. Ja pierdzielę, kolejna 3-godzinna sesja będzie. Tak jak pierwsza kurde sesja. 3 godziny trwała. Ja nie mogę. Po prostu ja nie mogę, kurczę. Znaczy to fajnie, bo w sumie duże zapasy będą, no ale... jestem pełen podziwu, że tak powiem. No kurde, dajcie mu spokój! Śmiecie! Bo on teraz nie wie, co ma zrobić. Sweetie Kojak, you did it! You've got us deeper into KG territory. Nice work, Jackie boy! I'm gonna go see what I can scrounge up. See you on the flip side. Dobra. Needle Laser. Mamy upgrade, kurde. Ostatni. Ashley, Jack.
Moi drodzy, to był ostatni upgrade do Vulcan Fury, tak więc Blaster Mode i Vulcan Fury są na maksa upgrade'owane. Całe kurwa szczęście. Teraz musimy do tej zielonej kropki lecieć z tego co widzę. Czyżby tam czekała nas kolejna misja? Kurde, zapomniałem jak się jeździło tymi kurde samochodzikami, raczej tym monocyklem. Motocyklem, kurcze pieczone. A, wiem co będziemy teraz musieli zrobić. To będzie pojazd KGE. O kurde, to będzie też trudna misja. Właśnie nie wspominałem wam, że ta misja, z którą teraz robiłem, była jedna z najtrudniejszych misji za dzieciaka, jak ja przechodziłem tę grę za pierwszym razem, jak byłem mniejszy, tak więc no, jak byłem małe bobo, to miałem problemy z tą misją. I ta misja, która teraz będzie na nas czekać, również będzie bardzo wyjątkowa, tak więc no nie mogę się tego serdecznie doczekać, co tutaj się będzie odpierdalać.